Panie generale, dowódca uroczystości, podinspektor Marciniak, melduje kadry i słuchacze Szkoły Policji w Słupsku na uroczystym apelu z okazji Święta Policji i 70-lecia Szkoły Policji w Słupsku. Dziękuję. Poczet flagowy. Baczność! Do podniesienia flagi państwowej. Marsz! Z okazji Święta Policji flagę państwową na marsz podnieś! Święto Policji i jubileusz 70-lecia Szkoły Policji w Słupsku to wyjątkowa okazja do uhonorowania, wyróżnienia policjantów i pracowników szkoły wzorowo wykonujących swoje obowiązki służbowe. To w szczególności dzień wręczania odznaczeń i awansów na wyższe stopnie i stanowiska służbowe. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają medalem złotym za długoletnią służbę młodszy inspektor Roman Lenard, medalem srebrnym za długoletnią służbę młodszy inspektor Krzysztof Wołoszczak, podinspektor Ryszard Bączyk, podinspektor Szczepan Górski, podinspektor Dorota Przypolska, podinspektor Robert Stefański, nadkomisarz Grzegorz Babieracki. Medalem brązowym za długoletnią służbę podinspektor Piotr Cekała, nadkomisarz Arkadiusz Gliszczyński, młodszy aspirant Szymon Dąbrowski. Postanowienie podpisał prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dekoruję panią srebrnym medalem za długoletnią służbę. Gratuluję. Ku chwale ojczyzny. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dekoruję pana brązowym medalem za długoletnią służbę. Gratuluję. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dekoruję pana brązowym medalem za długoletnią służbę. Gratuluję. Gratuluję.
uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Niżej wymienionym nadaję złotą odznakę zasłużony policjant, młodszy inspektor Małgorzata Urbaniak-Pietrusińska. Brązową odznakę zasłużony policjant, podinspektor Agnieszka Hanak, podinspektor Krzysztof Plumbaum, podinspektor Dariusz Sochacki, nadkomisarz Ireneusz Harko, komisarz Marcin Kotnowski, podkomisarz Michał Jaśkowski. Gratuluję. Chwalić czasem, panie generale. W imieniu ministra spraw wewnętrznych dekoruję pana brązowym medalem zasłużony policjant. Gratuluję. W imieniu ministra spraw wewnętrznych dekoruję pana brązowym medalem zasłużony policjant. Gratuluję. W imieniu ministra spraw wewnętrznych dekoruję pana brązowym medalem zasłużony policjant. Gratuluję. Uchwalę ojczyzny, panie generale. Wyróżnieni są. Mianuję podinspektorem policji nadkomisarza Jarosława Konewko, nadkomisarza Jarosława Makowskiego. Rozkaz podpisał komendant główny policji, nadinspektor Krzysztof Gajewski. Mianuję nadkomisarzem policji komisarza Jacka Banaszkiewicza, komisarza Damiana Kwiatkowskiego, komisarzem policji podkomisarza Damiana Bartnickiego, podkomisarz Martę Grzybowską, podkomisarz Beatę Jagielską, podkomisarza Daniela Kręca. Rozkaz podpisał komendant Szkoły Policji w Słupsku, inspektor Jacek Gil. Gratuluję, panie komisarzu. Mianuję aspirantem sztabowym policji starszego aspiranta Wojciecha Gołaszewskiego, starszym aspirantem policji aspirant Ewę Mieleszczuk, aspirantem policji młodszego aspiranta Cezarego Hołodowskiego, młodszego aspiranta Karola Kublika, młodszym aspirantem policji sierżanta sztabowego Rafała Formele, sierżanta sztabowego Krystiana Kaczmarka, sierżanta sztabowego Filipa Urbańskiego, sierżantem sztabowym policji starszego sierżanta Radosława Bakuna, starszym sierżantem policji sierżanta Michała Dębka, sierżanta Aleksandra Latuszewskiego. Rozkaz podpisał komendant Szkoły Policji w Słupsku, inspektor Jacek Gil. Jubileusz 70-lecia powstania pierwszej po II wojnie światowej jednostki szkoleniowej polskiej policji to okazja do wyróżnienia i uhonorowania nie tylko policjantów i pracowników szkoły, ale także osób zasłużonych dla niej, współpracujących z naszą jednostką i wspierających ją w realizacji jej statutowych zadań. Dziękuję bardzo. Panie komendancie, proszę mi uczynić na zaszczyt przyjąć ten medal za wsparcie udzielane codziennie w codziennej służbie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Panie prezydencie, trochę awansem, ale mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się bardzo dobrze, bardzo pozytywnie układać. Dziękuję serdecznie. Dlatego to ja dziękuję, panie komendancie, za te 70 lat. Dziękuję serdecznie. I gratuluję. Wszystkiego dobrego. Panie komendancie, pana ponad zawsze była nieoceniona. To już nie muszę mówić, nie muszę zbyt dużo słów używać. Każdy z panów to chodząca encyklopedia. Dziękuję bardzo, dziękuję. Książka się pisze w każdym razie.
panie komendancie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Panie komendancie, dziękuję serdecznie. Cieszę się, że pan dotarł. Dziękuję panie komendancie za zaproszenie. Jak mogę pomóc? Dziękuję bardzo. Panie starosto, dziękuję serdecznie. Dziękuję panie komendancie. Dziękuję serdecznie. Panie na stulecie też nam bardzo wręczę. Oczywiście, że tak, postaram się. Już zaczynam produkować. Dziękuję serdecznie. Panie komendancie, Romanie. Dziękuję ci serdecznie. Tylko opalone. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Panie komendancie. Dziękuję serdecznie. Nie można na starym gazie jechać. Jacku, dla ciebie to punkt taki ogromny, ale mam nadzieję, że kiedyś taki wytworzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu komendancie. Dziękuję serdecznie. Komendancie, dziękuję. Dziękuję serdecznie. A to co kiedyś, to co teraz. Dzięki bardzo. Cieszę się, że pan komendant do nas też dotarł. No w końcu dotarłem. Dziękuję serdecznie. Również. Powodzenia życzę. Danke schön. Dziękuję serdecznie, panie komendancie. Mieliśmy już okazję się poznać w Legionowie, w Centrum Szkolenia Policji w Sukowicach, w Zakładzie Kynologii Policyjnej. A dzisiaj przyszło nam tutaj się spotkać. Serdecznie dziękuję za to, że pan zechciał nas odwiedzić. Serdecznie dziękuję za to wiele lat pracy, solidnej pracy na rzecz milicji, później policji. Jeszcze raz gratuluję. Jest pan chodzącą historią naszej szkoły. Dziękuję serdecznie. Przypomnę państwu, że naszą uroczystość uświetnia dziś Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, która bezpośrednio po zakończeniu uroczystości wykona jeszcze pokaz musztry paradny. Kapelmistrzem orkiestry jest pan komisarz Adam Witif, a tambur-majorem aspirant sztabowy Marcin Świrski. W czerwcu tego roku Szkoła Policji w Słupsku była organizatorem pierwszych ogólnopolskich zawodów dla policjantów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji policji. W organizacji i przeprowadzeniu zawodów dużym zaangażowaniem wykazali się słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego. Dziękuję panu bardzo za udział w przeprowadzeniu zawodów. Dziękuję bardzo. Uchwalaj. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję pani bardzo. Bardzo proszę. To wielki powód do dumy dla naszego miasta, że dzisiaj w Słupsku możemy obchodzić 70-lecie Szkoły Policji. Jesteśmy dumni, że na terenie naszego miasta jest jednostka, która w swojej historii wykształciła ćwierć miliona absolwentów, policjantów i policjantek, którzy każdego dnia na ulicach naszych miast, miasteczek, gmin pełnią swoją służbę. Pełnią ją w sposób, i mogę to ocenić po 7 miesiącach mojej służby dla naszego wspaniałego miasta, w sposób najlepszy, jak to jest możliwe. Policja, Szkoła Policji jest dzisiaj integralną częścią naszego miasta. Nie wyobrażamy sobie Słupska, naszego regionu, bez państwa obecności.
Jesteśmy dumni, że Szkoła Policji mieści się w naszym mieście. Jesteśmy dumni z waszej historii, z waszej tradycji, z waszego dorobku i prosimy o jeszcze. Bo to fantastyczny dorobek, fantastyczna historia i fantastyczne zaplecze. Nie tylko dla Słupska, ale i dla naszego całego kraju. Ponieważ przemówienia dzisiaj powinny być krótkie, to zakończę je jednym wielkim dziękuję. W dniu dzisiejszym świętujemy 70. rocznicę utworzenia Szkoły Policji w Słupsku, połączoną z obchodami Święta Policji. Szkoła Policji w Słupsku to najstarsza jednostka szkoleniowa polskiej policji. Została powołana do życia 1 czerwca 1945 roku, czyli niespełna miesiąc po zakończeniu II wojny światowej, jako Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej. Pierwszym komendantem został mianowany pułkownik Jan Płotnicki, były przedwojenny komendant wojewódzki Policji Państwowej. W skład centrum wchodziły trzy szkoły: szkoła oficerska, szkoła szeregowych, szkoła przewodników i dresury psów. Na potrzeby centrum wydzielona została istniejąca część terenu miasta, a najważniejszym i najcenniejszym elementem tej infrastruktury była posesja poniemieckiego liceum wraz z okazałym budynkiem szkolnym, który w czasie II wojny pełnił funkcję niemieckiego szpitala wojskowego, dzisiaj pełniący funkcję budynku dydaktycznego. Melduję, panie komendancie główny, melduję, panowie komendanci, moi poprzednicy, że z pełnym oddaniem i ze wszystkich sił staramy się kontynuować chlubne tradycje naszych poprzedników i rozwijać tę szkołę w duchu pełnego profesjonalizmu. Składam wam serdeczne gratulacje i życzenia z okazji Święta Policji wszystkim odznaczonym, mianowanym, awansowanym. Życzę dalszych sukcesów w służbie. Chciałbym podkreślić znaczenie szkoły w Słupsku jako tej, która przygotowuje kadry dla polskiej policji. To bardzo ważne zadanie, które realizujecie na co dzień, przygotowanie funkcjonariusza do codziennej służby na terenie polskich miast, wsi, na naszych ulicach. To oni dbają o nasze, ale też i wasze bezpieczeństwo. Bardzo dziękuję za obecność byłym komendantom szkoły. To świadczy o ciągłości. Te 70 lat nie wzięło się znikąd. To jest wiele lat szkolenia, wiele lat dokonań, wiele lat przygotowania, tak jak było tu już powiedziane, 250 000 funkcjonariuszy do służby dla społeczeństwa. Dziękuję szkole za nowe wyzwania, kadrze szkoły, ale i słuchaczom, bo dziękowaliśmy tu słuchaczom, którzy również brali udział w przeprowadzeniu pierwszego turnieju oddziałów prewencji. To naprawdę ogromne przedsięwzięcie, kilkuset funkcjonariuszy biorących udział w zawodach, które były zorganizowane po raz pierwszy. I nadal proszę was o to, aby modyfikować podejście do szkolenia, do sprawdzianów, aby było to jak najbardziej dopasowane do otaczającej nas rzeczywistości, do tego, co wokół nas się zmienia. Jeszcze raz życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji święta, wielu sukcesów zawodowych i proszę o przekazanie podziękowań dla waszych rodzin, bo to też dzięki im wyrzeczeniom często możemy realizować nasze zadania. Dziękuję bardzo. Melduję zakończenie uroczystego apelu. Dziękuję, panie inspektorze. Dziękuję. Chodźcie. Thank you.
Orkiestra reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Thank you.
Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a przed chwilą utwór Niebieskie Tramwaje, które kiedyś właśnie we Wrocławiu jeździły. Dla Państwa Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Kapelmistrzem jest komisarz Adam Witif, a tamburmajorem aspirant sztabowy Marcin Świrski. Uroczystości na Placu Apelowym w Szkole Policji w Słupsku dobiegają końca. Przypomnę, jutro o godzinie 11:30 w Bazylice Mariackiej w Słupsku uroczysta msza święta, którą celebrować będzie biskup koszalińsko-kołobrzeski, a utwory muzyczne wykonywać będzie właśnie nasza orkiestra reprezentacyjna.